Pierwsze pół roku życia maluszka bywa dla rodziców trudne. To nie tylko zmiana codziennych przyzwyczajeń, ale także szereg nowych wyzwań. Jednym z nich jest karmienie i odpowiednia dieta maluszka. Choć przez pierwszych 6 miesięcy głównym pożywieniem dziecka jest mleko, to pytań dotyczących diety i karmienia nie brakuje. I nie ma znaczenia, czy karmisz swoją pociechę piersią, czy podajesz mu z różnych powodów mieszankę mleka modyfikowanego. Choć karmienie piersią jest najbardziej naturalne, wymaga wprawy i przekonania się, która z pozycji jest dla Ciebie i dla malucha najwygodniejsza. Weź pod uwagę to, aby niemowlę, tak jak i Ty, miało wygodną pozycję ciała i łatwy dostęp do piersi. Podobnie gdy maluch dostaje butelkę. Aby był w stanie spokojnie napić się mleka, musi być Wam wygodnie. Jedną z najpopularniejszych pozycji do karmienia jest pozycja klasyczna, czyli taka, podczas której mama siedzi wygodnie w fotelu, przytulając malucha do piersi. Jeśli niemowlę karmione jest butelką, to mama lub inny członek rodziny też najczęściej wykorzystują tę pozycję. Zwróć tylko uwagę, aby główka maluszka była nieco wyżej niż reszta jego ciała. Często mamy karmią niemowlęta spod pachy, zwłaszcza gdy poród był przez cesarskie cięcie. Brzuszek dziecka przytulony jest do boku mamy, a jego ramię i biodra tworzą linię prostą. W tym przypadku należy zadbać, aby niemowlę nie obijało nóżkami o ścianę lub oparcie fotela. Lubianą pozycją jest również pozycja leżąca. Choć sprawdza się idealnie w okresie rekonwalescencji, zwłaszcza po cesarskim cięciu, wiele mam pozostaje z nią na dłużej. Mama i maluszek leżą przodem do siebie, na boku. Możesz wykorzystać kocyk lub poduszkę, by ułożyć się komfortowo. Każda z tych pozycji sprawdzi się zarówno podczas karmienia piersią, jak i butelką. Jeżeli dziecko ma ataki kolki niemowlęcej, to technika karmienia maluszka nabiera dużo większego znaczenia. Kluczowe jest zwrócenie uwagi na to, aby karmienie przebiegało w ciszy i spokoju. Podczas karmienia piersią jego przerywanie może powodować płacz dziecka i łykanie powietrza, które to może być jedną z przyczyn kolki. Czasem warto również w trakcie karmienia robić krótkie przerwy na odbicie połkniętego powietrza. Jeśli karmisz mieszanką mleka modyfikowanego, rozważ zakup butelki ze smoczkiem antykolkowym. Jego wyprofilowanie zapobiega przedostawaniu się pęcherzyków powietrza do buzi malucha. Jeśli jednak zmiana techniki karmienia nie wystarczy, aby złagodzić objawy kolki, wypróbuj inne sposoby. Masaż antykolkowy, ogrzewanie brzuszka, emisję białego szumu czy podanie preparatu łagodzącego objawy kolki. Na rynku dostępnych jest ich wiele. Większość w składzie ma rumianek, koper włoski, jak również symetikon, czyli związek odpowiadający za łatwiejsze odprowadzanie pęcherzyków gazu z jelit. Jak je podać? Najlepiej będzie sięgnąć po preparat w kroplach.